Dzień dobry, dzień dobry witam wszystkich serdecznie w drugim odcinku na 6.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy i oczywiście ciekawsze partie będę analizował, tak żeby się tam czegoś nauczyć. Mam nadzieję, że ta seria przypadnie Wam do gustu z uwagi na to, że będę próbować grać troszeczkę wolniej, więcej będę starał się tłumaczyć. No i pierwszy ruch, goniec C4 w obronie sycylijskiej, jest to. Zauważyłem, na niskim poziomie szachistów, no częsty gość i uważam, że to nie jest najlepsze posunięcie. To znaczy tak, to nie jest błąd absolutnie, ale często się to powtarza, no i po prostu obrona styliska w ten sposób może być bardzo przyjemna Czarny. mi Zagram a6, żeby po prostu spróbować zagrać b5, ale też w zanadrzu mam posunięcie d5 i potem goniec nie da mi szacha na b5, więc po to to, to posunięcie. No, i e, myślę, że tutaj białymi, e, przepraszam, czarnymi jest gra bardzo prosta. E, właśnie na tym to polega, że e, jeżeli wiemy jak przeciwnik gra, e, znaczy się e, widzimy jak gra, może w ten sposób, to jest nam łatwiej potem reagować. Zagram od razu d5, e, pokazując, że tutaj m, ten goniec nie ma za bardzo e, dobrych odejść, znaczy ma odejście na b3, jest e, powiedzmy ok. Ale ja mam zbudowane centrum bez żadnego absolutnie wysiłku. Goniec odejdzie na B3. Oczywiście trzeba się liczyć z jakimś tam szachem. Wyprowadzenie skoczka na F6 myślę, że jest bardzo proste. Oczywiście przeciwnik może zagrać goniec G5, związać skoczka, wtedy goniec E7. Nic się nie dzieje. Skoczek na C3 to jest tak normalna pozycja. Tam oczywiście też goniec E6. Czarne w każdym razie według mojej oceny. Nie mają tutaj żadnych problemów po debiucie, co jest bardzo ważne. Trzeba mieć tego świadomość, żeby starać się grać po prostu w szachy lepiej. Goniec zagrywa na e3, no posunięcie według mnie dziwne, takie, że prowokujące do d4 na przykład, chociaż ten ruch nie jest mi potrzebny. Jeżeli tak przeciwnik stawia sprawę, no to ja wyprowadzę drugiego skoczka. W takim razie zawsze to pilnuje więcej pól w centrum, Taki ruch jest niegroźny. Z czasami w ogóle jest takie posunięcie z szachem, jeżeli jeszcze roszady nie ma. W następnych ruchach będę chciał grać po prostu goniec na E7. Może goniec D6, ale myślę, że goniec E7 jest bardziej solidne, bo zawsze może zagrać koniec tu. O, zobaczcie o czym właśnie mówiłem. Goniec A4. Prowokacja do tego, żeby tutaj związać skoczkę. No ale mam ruch Hetman A5. Prawdzie, jest posunięcie C3, chyba ratujące jako jedyne, ale. Sprawdźmy gościa, czy będzie w stanie się tak wybronić. Chodzi o to, że jak nastąpi ruch skoczek na C3, no to mam ruch D4. No właśnie, i zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze nawet mogę zagrać B5, on no odejdzie tutaj, ale myślę, że od razu D4 nie ma co kombinować. Może nastąpić bicie z szachem, oczywiście odbijemy, a widełki pozostaną. No i tyle w temacie. Zobaczcie, no yy, ja tego nie planowałem przeciwnik po prostu pograł słabo. I kwestia jest tego, żeby to wykorzystać. No, jakby to inaczej ująć, trzeba starać się wykorzystywać błędy przeciwników, wtedy będziemy grać lepiej. No, żadnej filozofii tutaj nie odkryłem. Ruch B4, w sumie to przedłuża, chyba, opcję. No, zbijamy hetmanem, żeby cały czas trzymać tutaj przeciwnika. Można byłoby pewnie odejść, też tam by się nic nie działo, ale to jest kwestia po prostu prostego liczenia. Jak dodaję pionka, zawsze może wejść wieża jeszcze z tempem. No to wrócę tym Hetmanem, no i też się nic nie dzieje. Eee, a wcale nie muszę wracać, mogę zbić z szachem. Goniec odejdzie, zagram tutaj. Teraz tak patrzę, czy mi nie złapie Hetmana przeciwnik, bo to jest do, dosyć istotne. Ja chyba nie złapie, więc zbijam z szachem. Goniec tutaj, oczywiście. Hetman może dać szacha. E, no to wtedy goniec E7. No i cóż, groże bicie, e, biciem gońca, goniec zbije prawdopodobnie skoczka tutu, tu, wieża b3, a jednak nie, zobaczcie, goniec zagrał sobie na b3 kulturalnie. No dobra, goniec e7 z opcją szybkiej roszady. Hetman, e, no można powiedzieć, jest w takiej małej pułapce, znaczy zawsze mogę zagrać c4 i uciec tym hetmanem. Jeżeli goniec c1, to hetman zawsze daje szacha i wraca bez żadnego problemu. O, to są takie typowe zagrania za, zawodników początkujących. Bo atakują bezpośrednio punkt F7, ale po krótkiej roszadzie nie opłaca się białym tutaj zbijać na F7, i tak naprawdę białe nie uzyskują nic po takim posunięciu. Absolutnie nie można tutaj zbić na F7. To tylko tak groźnie wygląda przez jeden ruch, ale jedna prosta osłona, i jest po groźbach. No więc, tak jak mówię, no, osoby które zaczynają. Grać w szachy, mają jakiś tam poziom 1000, 1200, 1300, i tak dalej, powinny nabrać nawyku wyprowadzania figur i konstruować plan taki w miarę porządny, w sensie nie taki szaleńczy, można powiedzieć. No bo rzadko kiedy wygrywamy partię szewczykiem czy jakąś tam prostą pułapką, musimy nastawić się na fajną walkę i kombinowanie, ale chyba właśnie szachy na tym polegają, żeby. Na przykład spróbować wygrać partię w sposób piękny, jeśli chodzi o myślenie, a nie w sposób szybki i na farcie. No dobra, Hetman zagrywa na F3. Tutaj już pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to zagranie gońcem, tak jak mówiłem. Hetman jest póki co uwięziony za cenę figury, więc to jest dla mnie i tak ok. Znaczy, mogę tutaj zagrać, mogę w sumie też zagrać tak i odpędzić tego skoczka. Nic tu się nie będzie działo, chyba złego. Hmm, jeszcze tak się zastanawiam, czy zagrać tutaj, hetman tutaj, tutaj, skoczek zagra tu, bicie, bicie, aha, tam na końcu będzie groziło bicie i mogę stracić hetmana. Więc trzeba na to uważać, bo jak zagram tu, skoczek e4, zbicie, zbicie pionkiem, to będzie groziło takie zagranie. Znaczy zawsze mogę c4, zagrać wtedy tu i wymienię hetmany. W sumie to ma sens, zagramy h6. O ile po takim ruchu i wybiciu Hetman zbije, znaczy o ile zbije pionek, bo jak zbije Hetman to też jest inna historia, no ale to też jest chyba łatwe. Zwróćcie proszę uwagę na to, że białe nie zrobiły jeszcze roszady, co powinny zrobić no, o wiele, wiele wcześniej i mieć to z głowy. Tak się nie dzieje. Oczywiście tutaj wybijam sprytna właśnie. Pułapka taka niezauważalna to bicie pionkiem. No tak, jest zbicie Hetmanem, więc w tym momencie tu się wszystko broni. Tak się zastanawiam. Taki ruch mi się bardzo narzuca, tylko że wieża nie będzie broniona póki co. Jakbym zagrał tak, tutaj bicie. No myślę, że stać mnie na to, żeby oddać. Tutaj pionka, chociaż widzę, że wieża potem zbije, tu może trochę przesadziłem. Bardziej mi chodziło o to, żeby wieże tutaj zdwoić, więc raczej goniec na E6 ruchem chyba najlepszym nie jest. Aczkolwiek, no mówię, można sobie chyba pozwolić na to, jak już się dobrze tutaj policzy. No, zobaczcie, co robi przeciwnik, nie chce nawet wybijać i właśnie to posunięcie jest fatalne. No bo bicie w przelocie. No, w sumie mogę chyba to zrobić. No, tak, ja sobie otworzę pozycję. On sobie zamknął gońca, ale ja chcę po prostu to powymieniać, dlatego też tę te pozycję otworzę. I tyle. No, tutaj bicie już tu nie ma sensu, bo jest bicie z szachem. No więc prawdopodobnie tu będzie bicie. Bicie na B3. No i takaś tam wieża E8. Ewentualnie goniec F6. Po biciu na F6 będzie tutaj opcja. Tu zbijamy. No i myślę, że przeciwnik za chwilę się złapie na to, że jeszcze po niezrobionej roszadzie tego hetmana złapie, bo zagram goniec f 6 tutaj ingeruje mu akcję, on wybije, ja zagram wieża e8, no i ten goniec nie ma gdzie się zasłonić, bo skoczek to asekuruje, więc zdobycze materialne są tutaj chyba nieuniknione, chyba, że jakiś król d2, no ale to się wiąże z prostą wymianą, no właśnie wieża e8. I zdążyliśmy tutaj złapać tego hetmana. Sprawa myślę, że prosta. No ale to tak jak mówię, przeciwnik ba na bardzo dużo pozwolił, sporo błędów wykonał. Ważne jest, żeby oczywiście te błędy starać się dostrzegać. To wymaga przede wszystkim praktyki. E, praktyki i jeszcze raz praktyki. No ale oczywiście też e, nauki. No przeciwnik, co? Próbuje tutaj wieżą poszaleć. Ja sobie po prostu zbiję z szachem tego hetmana pionek odbije. No i mam szach hetmanem i odbije sobie potem tutaj tego gońca. Więc sprawa jest tutaj prosta. Tak, przeciwnik poddał. No myślę, że tutaj nie ma co analizować tej partii za bardzo. Przejdźmy do kolejnej. No i cóż, jedziemy E4, 1100 ranking, posunięcie D6. Rzadki widok na tym poziomie, obrona pirca, no to zobaczymy jak przeciwnik sobie tutaj będzie Rozwijał te figury, w jaki, z jakim planem będzie grać. Skoczek C6. Oczywiście taki ruch istnieje. Można by tego skoczka od razu pogonić, jak najbardziej. No i w sumie powiem wam, że chyba z tego skorzystam, bo jestem ciekawy, jak on będzie grał. Tym skoczkiem również można wrócić wbrew pozorom. No, jak skoczek wyszedł tak wysoko, no to dlaczego by go jeszcze nie poatakować? To nie jest tutaj nic złego ze strony czarnych, żeby była jasność. Tyle, że mi się to podoba, takie atakowanie F5, tutaj będzie ruch E6. No zagrajmy skoczkiem na F3 po prostu. Teraz będę groził takim ruchem, bo jak skoczek zagra tu, to go wymienię. Uh, posunięcie F6. No zobaczcie, fatalne posunięcie, fatalne. Fatalne. Posunięcie F5 to się narzuca od razu, ten skoczek oczywiście wróci. No i teraz pytanie, czy iść tutaj i się ładować na E6, czy po prostu to zostawić. Ja myślę, że goniec E2 może mieć dużo sensu z uwagi na to, że jak będzie wybicie i wybicie gońcem, no to mam szansę zagrać goniec H5 i wykorzystać tutaj hmm, przeciwnika błędy po jakimś goniec D7. Nawet jeszcze opcja mata za chwilę będzie. E... Zobaczcie. No, mogę tak zagrać od razu i król ucieknie tutaj. No niestety, no tak zagrają, tak, tak grają zawodnicy na takim poziomie. Nie mogę sobie oczywiście zagrać końcem dać szacha to pewnie będzie dobre. A w sumie tak, no zagram tu, zagram tu i zagram tu i wejdę hetmanem. Taki będę miał plan. Przeciwnik, no tak, no taki ruch trzeba zagrać od razu, chyba nie myśl, nie myśląc nawet. Bo po takim ruchu ja chcę zagrać tu. I on się oczywiście może tam uciec jakoś, no ale próbujemy, no on musi to dostrzec, oczywiście taki ruch. Bo chce zagrać końcem tutaj i po prostu dać mata. No, wiecie. Teraz. o I to się właśnie udaje. Teraz akurat ta pułapka zadziałała, no ale to przeciwnik na tyle pozwolił, że mieliśmy na to mnóstwo czasu. No i po takim zagraniu oczywiście jest Matt Hetmanem. Więc, no cóż. Jedno posunięcie f6 i bardzo dużo błędów się zrobiło przez to. Szukamy sobie kolejnego gracza. Mamy już 1100 przeciwnika. Posunięcie e4. No to niech będzie ruch e5. Tak jak grają, tak jak gra większość osób. Skoczek c6 z obroną i c4. No i uważam, że to posunięcie nie jest najlepsze z bardzo prostego powodu, bo świetnie wstawiam gońca na c5 i nie ma takiej opcji jak na przykład c3 d4. I uważam, że ten goniec będzie stał tutaj bardzo dobrze. Oczywiście można tam grać D3, goniec E3, i to są wszystko normalne ruchy. Zobaczcie, ale ja też wyprowadzam tutaj sobie te figury w sposób prosty. Robię sobie roszadę, kończę rozwój. No, a przeciwnik grając tymi bandowymi pionkami, właśnie pokazuje, że hmm, chyba się trochę boi. E, no, myślę, że naturalne. D6, no nie, nie, nie boimy się ruchu B4, od razu odchodzimy. I tyle w temacie. No i teraz trzeba się zastanowić z jakim planem zagrać. Bo teraz mm, przeciwnik jeszcze nie ma zrobionej roszady, lecz taki ruch będzie w zanadrzu. Mogę spróbować zagrać skoczkiem i C3D5. Chyba coś takiego trzeba spróbować. W momencie, gdy on nie ma zrobionej roszady, ja już mogę spróbować konstruować atak. No i tutaj oczywiście odbiję gońcem, tak żeby zagrać C6. Jeżeli nastąpi ruch goniec na E3. Ja bym tego gońca zostawił, ale zagrał gońcem na D2, czyli taki, no mówię, znowu ruch według mnie bardziej bojaźliwy. No i wieża B1, no to są takie typowe, zobaczcie, opcje, gdzie tutaj goniec niby strzela w B2, ale to nie jest konieczne, żeby grać wieżą. I on mi daje dużo czasu na to, żeby przeprowadzić atak F2-3, czy szwach, ale myślę, że po prostu centralnym pionkiem trzeba zagrać do centrum. Centralnym pionkiem do centrum. Możliwe, że wszystko zostanie tu wybite dokładnie i wybijamy. Słaby pionek na D3 zostaje. To jest już taki mikro plus. Zobaczcie, czarnymi też, jakby to powiedzieć. No, żadnych problemów po debiucie nie ma, i wręcz przeciwnie, to białe. Białe mają spore problemy. Coś tutaj chyba mam. kiepskie światło na kamerce, chociaż chyba bardziej naturalne. Dobra. No i cóż, mogę powiedzieć, słuchajcie. W materiale równo, tyle, że no. Czarne są po prostu lepsze. Mikro lepsze tutaj pionek tu już się powtarzam słabość. Goniec nie może się ruszyć, bo tam jest plomba na G2. Plany są proste goniec na przykład na F5 wprowadzenie wież. O, zagranie hetmanem na H5 to możliwe na no, taką aferkę ja mogę zagrać sobie tutaj. Bez żadnego problemu. Ba, mogę zagrać tu e, i kosić powoli pionki, tylko że Hetman może wrócić, więc najpierw. Też wyprowadzenie figury też ma dużo sensu. Ja myślę, że najpierw zagrajmy G6. Zobaczymy, co przeciwnik tu wymyśli. Możliwe, że on zagra w coś w tym stylu. Tyle, że e, ja zawsze będę miał obronę. Posunięcie F6, jeżeli goniec będzie chciał zagrać sobie takim e, manewrem. Hetman wrócił. No i dobra. Mm. Myślę, że zagramy sobie tak hetmanem. Jestem ciekawy, czy on w ogóle wróci hetmanem na D1. Jeżeli wróci, no okej. Okay. Jeżeli nie, no to biorę pionka tak po prostu. Nie ma tutaj chyba wielkiej filozofii. I zagramy sobie teraz goniec E6 z planem goniec B3. No i... Hmm, taki ruch może nastąpić. Ja zawsze mogę wprowadzić szybko wieżę. Właśnie problem początkujących zawodników polega na tym, zobaczcie, że oni... Nie wyprowadzają figur jak najszybciej. Ja y, tutaj nie szukam jakichś wielkich posunięć, gram proste szachy i one czasami wystarczają. Tutaj zbijam wieżę, rzecz jasna, żeby naciskać na punkt D3. Y, możliwe, że zaraz taki ruch będę chciał wykonać. Y, po takim posunięciu wieża CAŁ się mnie bardzo kusi. Y, przeciwnik zdąży się chyba tutaj. Zdąży albo nie zdąży. Dobra, zagrajmy. Zagrajmy tak. Ha, on może tutaj zagrać, a ja nie mam ruchu wieża C8, ale będę miał ruch wieża D8 i wieża C8. Więc wracam, żeby drugą wieżę zagrać na C8. Roszada, Roszada. Oczywiście mój Hetman jest teraz nieco uwięziony, ale to jest kwestia jednego posunięcia. Takiego lub takiego. No, ale chyba dałem przeciwnikowi tutaj się jakoś rozwiązać w tej sytuacji, więc już nie wygląda u niego chyba to tak źle. Dobrze zagrał. No i teraz taki ruch grozi, aczkolwiek tego pionka bronić czy nie bronić. Tutaj też pionek wisi. Zobaczcie, tak się złożyło, że mi trochę tutaj tych pionków wisi. Zagrajmy sobie B6. W momencie, gdy on mi zbije pionka, to ja mam chyba taki ruch. Jest opcja wzięcia gońca. Yy, taki ruch to oczywiście zbijam na B2. Ładnie zauważył, naprawdę ładnie, ale chyba takie posunięcie teraz jest. Goniec C2 z opcją zbicia tu, ale też jak wieża zagram na A1, mam opcję bicia tutaj i wybronienia pionka, ewentualnie ucieczki. Tutaj nie działa, bo F5, ale lepsze chyba będzie po prostu bicie. Yy, no tutaj yy, walczymy po prostu o materiał. Aż się wierzyć nie chcę, że słuchajcie, z takiej pozycji, gdzie y, figury wszystkie zostały rozwinięte dobrze i lepiej od przeciwnika, możemy partię przegrać. Znaczy, wszystko jest możliwe, jasne, lecz mało prawdopodobne to powinno być, o tak bym się wyraził. Zresztą znaczy, można każdą pozycję ym, zepsuć, to jest y, sprawa naturalna. No tutaj Goniec zagrał to oczywiście tu. O, słuchajcie, chyba nie prze... Chyba przeoczyłem bicie, za szybko zagrałem. Chodzi o to, że po wybiciu Hetman bije i wieczne szachy mogą się tutaj dziać. No, przeciwnik nie dostrzegł tej możliwości. No dobra, korzystając z prezentu, zagramy tu Hetmanem. Ja sobie za chwilę tę partię przeanalizuję, bo już mi się wydaje, że ten goniec F5 był dobry. I sprawdzimy sobie tutaj te opcje przeciwnika. No, okay, Hetman D4. Hmm. Wymiana oczywiście tutaj jest prosta. Mogę to zbić bez problemu. Dwa pionki więcej. Jak wieża zagra tutaj, no to mam opcję bicia. Mogę też zagrać D3. No tak. E, tutaj myślę, że ruch D3 powiedziałem. E4. Tak, żeby D3 bronić. Ok, wymiana, wymiana. Szach, oczywiście, Hetman C4. No, myślę, że nawet jak Hetman zagra na B1, a na B2, to spróbujemy coś w tym stylu. Cały czas chcę te Hetmany wymienić. Oczywiście, jakiś tam Hetman B5 grozi, to zagramy sobie tak, wieżą i będą ostępem zdwojenie. Najważniejsze tutaj jest, żeby zredukować materiał i nie dopuścić do tego, żeby przeciwnik miał jakieś tam e, szanse na e, aktywną grę. Taki ruch on zagra tutaj, ja zagram tutaj, on zagra tutaj, ja zagram tutaj. Dobra, to się wszystko zgadza. Tak patrzę po prostu, gdzie ten Hetman Biały może się plątać. Tu jest obrona, tu jest obrona. E, OK, i Hetman C8. Chodzi o to, żeby. Te Hetmany jednak spróbować wymienić. No, Hetman E7, mogę go oczywiście cały czas gonić i będę to pewnie robił jeszcze przez dłuższą chwilę. Hetman tutaj, hetman tutaj. Ograniczam Hetmanowi zasięg. A, od razu sobie poszedł tędy. No dobra, myślę, że teraz takie zagranie będzie najprostsze, żeby nie było wieża D1. mogę spróbować zagrać nawet król g 7 z ruchem h6. Pośpiechu, słuchajcie, tutaj nie ma, no więc sobie spokojnie w ten sposób zagramy, nie ma wielkiej tutaj no wielkiej filozofii, żeby nie jest to trudna pozycja na pewno. Hetman g3, ale trzeba przyznać, że przeciwnik gra dosyć tak zadziornie w tym momencie, próbuje jakieś tam rzeczy. Gram hetmanem tak, żeby obronić piona, może ruch e4. No i myślę, że ruch E4 jak najbardziej możliwy z opcją, z próbą wymiany Hetmana. Jeżeli Hetman odejdzie, o, zostało to wymienione, no to dobra, wybijemy sobie wieżę, chociaż drugą może trzeba było, bo ten pionek pójdzie, ale to może sobie iść. No i tutaj oczywiście wieża E8 bronimy. Jak taki ruch to taki, sobie przepchamy, niech zostanie ten pionek. Żeby jeszcze wieża na A4 nie mogła zagrać przy okazji. Jak tak, to możliwe, że tak, zagramy. Tu obronimy wieża B4. Mogę zagrać tak. Wieża tu, tak. E, no to zagramy. Zawsze tego pionka mogę oddać. No to już ten pionek idzie na straty. W innym przypadku bym zagrał wieżą tutaj na E6. Bo przy wymianie jednej wieży będzie mi o wiele łatwiej tego pionka już zaatakować. I tę końcówkę doprowadzić na swoją korzyść. Choć mówię, jestem ciekawy, co tam wcześniej się działo, zaraz sobie zobaczymy i no idziemy sobie na e2 z planem takim, prostym, możliwe, że król zagra tutaj, a nawet nie, no to zobaczcie, to sprawa jest jeszcze prosta, bardzo dziwne, że on odszedł tędy, bardzo dziwne, no nie można odchodzić od pionka, od, yy, pionka uciekającego, więc król musi próbować tego piona atakować, to tak na przyszłość, jeśli chodzi o nawyki, a w końcówce, no ale tutaj już sprawa prosta. Bijemy oczywiście tę wieżę, bo tu się zwolni miejsce dla pionka. Ale to tak czy siak te, te pionki decydowały na tym skrzydle o, o losach partii. Dobra, zbijamy. No i matowanie, odcinamy króla. Podejście królem jak najszybciej. Możliwe, że gdzieś tutaj sprzedawnik spróbuje tego odetniemy, żeby nie miał opcji. Oto szaszek. Odchodzi. Znowu szach. No, i tutaj skoczkowa opozycja. Tak to bym sobie nazwał, żeby dać zaraz mata. Następny ruch. Ok. Um, przejrzę te partie. Jestem bardzo ciekawy, co tam się działo. E, zobaczmy. Kliknijmy analizę. Dobra, pierwsze ruchy no właśnie, ruch C4. Y, no, napisane, że to dobry ruch według czeskoma y, lecz to już pokazuje mikroprzewagę y, czarnych po tym posunięciu. Tak jak mówiłem, H3, wiadomo. Tutaj sobie przeciwnik rusza jak chce. OK, go jest D2. Jest minus 0,8, słuchajcie, już w tej pozycji. No i to, i to czuć od razu. E, co tutaj można było zagrać lepszego czarnej minie? No C6 jest OK. Wieża B1. Jest niedokładne. Aha, zobaczcie. Prosty plan też pokazuje silnik. Skoczek E8, żeby zagrać F5. No tak, bardzo proste, żeby otworzyć linię tutaj do tego punktu F2. E, w każdym razie poszło D5, bicie wszystko do oporu. I tu już jest bardzo duża przewaga czarnych, prawie minus 3. Hetman H5. E, I co tutaj najlepszego można by było zagrać? Aha. E, tutaj maszynka podpowiada, żeby zagrać wieżą na E8 i chyba dążyć do tego posunięcia. Natomiast G6 też jest OK. Goniec F5 pokazuje komputer. No tak, żeby po prostu grać figurami. Hetman polazł po Goniec E6 się zgadza. I tutaj wieża AC8 przede wszystkim. A no tak. Proste założenie, no bo chodzi o to, że po wybiciu po wieża AC8, po wybiciu, ta wieża już ma wolną linię i szybkie wejście gońcem, no i tutaj się robi problem. Stąd też wieża AC8, ja zagrałem inaczej. Co nie wypuszcza absolutnie przewagi, ale tak, dokładniejsze było wieżą A na C8, tak, tak. Goniec jest niedokładny z jakiego powodu? Aha! E4 należało grać. Podważyć pionka, tak od razu i szybciutko. Ja natomiast zagrałem tutaj, co jest błędem i wypuszcza trochę przewagę. No, proszę bardzo. Tak? No i powrót, dokładnie. I dałem przeciwnikowi tutaj zdążyć zrobić ruszenie. No właśnie, no właśnie, to jest to. Posunięcie B6. Bić na E5 nie wolno, bo to jest przegrana wieża 8, czyli się wszystko zgadza. Przeciwnik goniec F3, błąd. Co należało grać? To się tak łatwo mówi, wiecie, jakiś goniec G4, tylko po to pewnie, żeby otworzyć trochę czarnego króla. Aha, no właśnie, sprawdźmy. Goniec G4, F5. Aha, bo tu jest jeszcze bicie. W ogóle zobaczcie, goniec F5 pokazuje silnik. Czyli ten motyw pewnie wchodził, zaraz sprawdzimy, bo jak był w partii. Goniec F3, goniec C2, wieża. I goniec tutaj. Jest niedokładne. Dlaczego ja nie zbiłem wieżą tu z Zobaczcie, nie zauważyłem. I chciałem. F5, zagrałem F5, co nie? F5 wypuszcza. Bicie następuje. Ale zaraz można zbić. Co ciekawe, bo teraz Hetman broni tutaj. No ale ja bym musiał się trochę pomęczyć. Tak, tak, tak. Król tutaj. Kolejny szach. Z wzięciem piona. Król ucieka. No a co by było po takim ruchu. No dobra, silnik mówi wieża C7 i tutaj też, tez, że tak powiem, czarne są dobre, jest konsolidacja. No ale wiecie, zawsze króci się tam w centrum, zawsze już trochę mniej się przyjemnie robi. No i to jest to, na co trzeba właśnie uważać do samego końca. F5 wprawdzie nie przegrywa, no ale można było grać lepiej. Przeciwnik odszedł, tutaj chyba już... Błąd dlaczego? E4, aha, E4, no właśnie widzicie i to są takie mikro niedokładności można by powiedzieć, które można poprawić, bo bicie tu będzie jeszcze lepsze i paraliż białych wież tak naprawdę. Hmm. Proste, prymitywne bicie, no i tutaj polataliśmy trochę hetmanem, dokładnie, polatane, polatane i tyle chyba w temacie, tutaj się nic wielkiego nie dzieje, przeciwnik podstawił, koniec. MAT w 16. MAT w 7. MAT w 4. MAT w 1. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to chyba tyle. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że tempo analiz, tempo gry jest odpowiednie. Dajcie znać w komentarzu, proszę. Łapeczka w górę będzie zawsze mile widziana. To nic nie kosztuje. Algorytmy to bardzo lubią. Ostatnio te zasięgi bardzo mi spadły. E, więc przyda się jakaś pomoc z Waszej strony. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, cześć.